Na koniec tego serwisu przenosimy się na pustynię, gdzie trwa wielkie ściganie w rajdzie Dakar. Na kolejnym jego etapie mamy polskie podium. Po raz kolejny bardzo dobrze pojechali Eryk Goczał z Oriolem Meną i Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem z Energylandia Rally Team. Tuż poza podium uplasował się z kolei duet Marek Goczał i Maciej Marton. Szczegóły Paweł Jędrusik. Podczas drugiego etapu rajdowcy mieli do pokonania 192 km dojazdówki i 463 km odcinka specjalnego. Najlepszy na tym odcinku okazał się duet Eryk Goczał i Oriol Mena. Myślę, że mogę naprawdę powiedzieć, że to był taki prawdziwy rajdowy, wyścigowy odcinek, bo mieliśmy dużo transferów podczas trasy i cały czas jechaliśmy dzisiaj z tatą i z Michałem bardzo blisko siebie, więc cały czas mogliśmy porównywać swoje czasy. Widzieliśmy, że walczymy na sekundy, raz wyprzedzamy się tu, tam. Ja zostawiłem swój atak na koniec i myślę, że świetnie się spisał, bo przyjeżdżamy na pierwszym. No, na końcu żeśmy troszeczkę się zajechali, przejechaliśmy jest jeden skręt i mogliśmy znaleźć drogi, także coś żeśmy stracili. Po dwóch etapach zawodnicy Energylandia Rally Team zajmują całe podium w klasie Challenger. W poniedziałek rajdowcy zmierzą się z kolejnym trzecim etapem, podczas którego do pokonania będą mieli ponad 730 km.